Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. List do Kolosan, rozdział 1, werset 28. Tak, wykonało się. I Bóg mówi ludziom: takimi was uczyniłem. Jesteście tacy, jak to jest napisane. Całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, a więc nie poza usprawiedliwieniem. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, wersety 16-17. Nie ma to nic o tym, że człowiek dopiero będzie doskonały. Napisane jest, aby był. Apostoł Paweł pracował i walczył, starając się, żeby każdy był doskonały. Dziś wielu kaznodziei pracuje i dokłada starań, aby ludziom udowodnić, że nikt nie może być doskonały na tym świecie. Apostoł tak nie mówił i ja wolę mówić tak jak on, żeby nie dosięgła mnie klątwa. Często słyszę się dziś w kazaniach i modlitwie: spraw, aby słowo Twoje było coraz bardziej żywe. Ilekroć to słyszę, czuję ukłucie w sercu. Przecież słowo to Bóg, a Bóg to słowo i ono jest żywe i pełne mocy. Apostołowie mówili: dla grzechu raz na zawsze umarł. List do Rzymian, rozdział 6, werset 10. A dziś mówi się, że to nie jest tak, że dla grzechu umiera się po trochu. Tak mówią ludzie, którzy chcą wejść do światłości przez uczynki zakonu. U Pawła nie szło to powoli. Zupełnie nagle ujrzał swoją nędzę. Ukazał mu się Jezus i Paweł spytał, co ma zrobić. 3 dni później otrzymał Ducha Świętego i z oczu jego spadły łuski, a zasłona Mojżeszowa z serca. Wtedy wstał i wyznał: stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 17. Tak nauczają apostołowie.